Cześć, witajcie na Wrzesion Gaming w karierze zawodnika. Klasycznie rozpoczynamy wiadomością od trenera, a tym razem pisze do nas nie byle kto. Panie Wrzesionek, od dłuższego czasu bacznie Cię obserwuję i zaprasza mnie na trening, a w zasadzie to sesję przygotowawczą do Pucharu Polskiego, czy Turnieju Polskiego. Na początku w Zakopanem, na Wielkiej Krokwie, jest to niesamowita szansa dla nas. Pomimo naszej kontuzji, która skutecznie uniemożliwiła nam rozgrywkę na Kurajamie, mimo tego udało nam się dostać powołanie. Mamy tutaj trening kadry A i kandydatów. No i myślę, że to jest dobra okazja, żeby pokazać trenerowi, że mimo tego, że nabawiliśmy się urazu, dalej jesteśmy w stanie skakać na najwyższym poziomie. Myślę, że bez zbędnych wstępów możemy rozpocząć już nasz trening z kadrą A. Trening okazał się wewnętrznym konkursem rozgrywanym w Zakopanem. Drugim kandydatem jest tutaj Adam Niźnik, który z Wrzesionkiem wnotowali dobre wyniki w kontynentalce. Nadszedł czas na pierwszy skok Wrzesionka w serii treningowej. Aby objąć prowadzenie, musi skoczyć 134,5 metra przy średnio sprzyjających warunkach. Wrzesionek leciał dość wysoko nad zeskokiem i wylądował dość daleko, ponieważ wskazał 132,5 metra i dzięki wysokim lotom zajął pierwsze miejsce. Okazało się, że ta próba pozwoliła wygrać mu serię próbną. W pierwszej serii Mikołaj musiał skoczyć aż 137,5 metra, aby wyprzedzić świetnie dysponowanego tego dnia Piotra Żyłę. Wrzesionek jednak znowu podołał zadaniu bardzo dobrze i znowu wylądował bardzo stylowo, jednak zabrakło odległości i zajął drugie miejsce tuż za Piotrkiem Żyłą. I tak prezentuje się tabela po pierwszej serii. Za to w drugiej, żeby utrzymać miejsce drugie i zagwarantować sobie świetną pozycję wejściową, wystarczył 135-metrowy skok. Natomiast niestety skończyło się odrobinę krótszym, bo 128,5 metrową odległością, przez co zajął drugie miejsce. Ale okazało się, że Żyła nie był w stanie obronić świetnego wyniku z pierwszej serii i ostatecznie spadł na miejsce trzecie, a wygrał Dawid Kubacki. Jeżeli zaś chodzi o drugi konkurs, w pierwszym skoku kwalifikacyjnym Wrzesionek musiał osiągnąć 138,5 metra, czyli odległość dość znaczącą. Jednak wyszedł bardzo krzywo z progu, były jakieś tam małe problemy w powietrzu i wylądował dość krótko, 126,5 metra, przez co zajął niestety ostatnie miejsce, ale na szczęście jest to seria próbna. No i był to wypadek przy pracy. Na serię próbną wygrywa Kamil Stoch. Poziom zawodów utrzymywał się bardzo wysoko również w pierwszej serii, gdzie musiał skoczyć 136,5 metra, natomiast skoczył 5 metrów bliżej, ale dało mu to drugie miejsce z niewielką przewagą nad Piotrkiem Żyłą i z dość dużą stratą do Pawła Wąska. W drugiej serii znowu kosmiczny wymagana odległość, 138 metrów. Zobaczymy, czy Wrzesionek potrafi udowodnić, że jest w stanie nawet w takich trudnych warunkach skoczyć tak daleko. No nie, drugie miejsce, ale na pewno podium jest i ostatecznie trzecie miejsce wygrał Dawid Kubacki, a Paweł Wącek był drugi. Więc myślę, że turnus w Zakopanem poszedł mu dość dobrze, ponieważ pod koniec całej klasyfikacji w pierwszego był na drugim miejscu, przegrał tylko z Dawidem Kubackim. Dodatkowo napisał do niego trener Turnbichler, który oznajmił, że po pierwszej sesji treningowej jest bardzo zadowolony i najlepszą szóstkę zaprosił do drugiego etapu do Wisły Malinki. Klasycznie wszystko zaczęło się od serii próbnej, w której Mikołaj Wrzesionek musiał skoczyć 130,5 metra przy bocznym wietrze, który osiągał około 0,2 metra na sekundę. Wiatr jednak mocno kręcił, przez co wylosowanie dobrego wiatru graniczyło z cudem. Wrzesionek skoczył zaś odrobinę krócej, 125,5 metra przy dobrych notach dawało niestety dopiero trzecie miejsce, ale serię próbną ukończył właśnie na trzecim miejscu. Natomiast w pierwszej serii 129,5 metra przy znowu dość kręcącym wietrze było już dość bardziej realną odległością. Wrzesionek dobrze wyszedł z progu, nabrał wysokości w drugiej fazie lotu, no i skok również był dobry. 124,5 metra dawało drugie miejsce, jednak przewaga do Olka Zniszczoła była bardzo duża. Tak jednak warto przypomnieć, że to jest dopiero czwarte miejsce. Musiał więc skoczyć w drugiej serii tylko 122 metry, żeby wyprzedzić Aleksandra Zniszczoła, z którym po pierwszej serii wygrywał już o ponad 12 punktów. Jednakże skoczył dalej 126 metrów i zajął pierwsze miejsce. Jednak czy to pierwsze miejsce wystarczyło, żeby utrzymać się na podium? Niestety nie. Czwarte miejsce, a więc tak jak było w pierwszej serii, wygrał Dawid Kubacki przed Kamilem Stochem i Piotrkiem Żyłą. Bez przedłużenia ciśniemy z kolejnym konkursem i kolejną serią próbną. Tym razem
Wrzecionek musiał skoczyć 125,5 metra, żeby wyprzedzić wszystkich. Skoczył o wiele dalej, ponieważ uzyskał 130 metrów, dobre noty i zajął pierwsze miejsce przed Pawłem Wąskiem. W kwalifikacje wygrał jednak nie on, lecz Kamil Stoch, który skoczył jeszcze dalej. Z kolei w pierwszej serii wystarczyło zalecieć jedynie 119,5 metra. I teraz pytanie, czy Wrzecionek wyprzedzi zawodnika, który skoczył 119,5 metra? No, specjalnie nie było wyboru. Świetne noty, 128 metrów i pierwsze miejsce. Kto by się spodziewał? Okazało się, że ten skok był na tyle świetny, że był liderem po pierwszej serii. Dodatkowo mając ponad 4 punkty przewagi nad Dawidem. Pytanie jednak, czy w końcu uda się mu skoczyć po zwycięstwo. 128 metrów, więc dość długo, dość daleko musiałby lecieć. Ale co się tutaj porobiło niestety, no upadek. Zdecydowanie nerwy i wydaje mi się, że to nie do końca oddaje poziom. Mimo to zajęliśmy ostatecznie 4. miejsce w Wiśle Malince. Ojej, ten zepsuty skok, no nie najlepszy. Po skończonych zawodach Wrzecionek dostał wiadomość od trenera, że gratuluje miejsca i udało się mu otrzymać powołanie na turniej Polski w Pucharze Świata. Tak więc, mimo feralnego skoku, trener zdecydował, że ponieważ w pierwszym pliodzie w Zakopanem byliśmy dość wysoko i w drugim również, lecimy na turniej Polski. Myślę, że tą optymistyczną wiadomością zakończmy ten odcinek. Wbijajcie na sociale, do zobaczenia, subujcie, no i cześć.